Co piąty Polak dobrze ocenia kierunek biegu spraw w kraju? Nowy sondaż Kantar. Niespełna co piąty Polak dobrze ocenia kierunek biegu spraw w kraju. Polacy zdecydowanie częściej twierdzą, że sprawy w naszym kraju idą w złym niż w dobrym kierunku, wynika z sondażu Kantar. 2/3 badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian, a 19% patrzy na niego pozytywnie. W grudniu 2020 rok. Kantar wykonał badanie nastrojów społecznych. Polaków zapytano o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu polskiej gospodarki i prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w najbliższych 3 latach. Pytano też o ocenę możliwości znalezienia pracy w Polsce. Z badania wynika, że Polacy zdecydowanie częściej twierdzą, że sprawy w naszym kraju idą w złym niż w dobrym kierunku. 2/3 62% badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian, a 19% respondentów pozytywnie patrzy na kierunek biegu spraw w kraju. Z kolei 19% ankietowanych nie potrafiło określić swego stanowiska. W porównaniu z wynikami uzyskanymi w listopadzie spadł odsetek osób, które negatywnie oceniają kierunek zmian o 5 punktów procentowych. Zanotowano też wzrost tych, którzy nie mają zdania na ten temat o 5 punktów procentowych. Odsetek pozytywnie oceniających kierunek zmian się nie zmienił. Respondentów pytano też o sytuację gospodarczą Polski. 21% Polaków uważa, że się rozwija, niemal 3/4 72% badanych jest pesymistycznie nastawionych do stanu polskiej gospodarki. W porównaniu z wynikami z listopada, odsetek badanych, którzy są zdania, że gospodarka jest w kryzysie, zmniejszył się o punkt procentowy. Z sondażu wynika również, że 1/3 Polaków 33% uważa, że w najbliższych 3 latach materialne warunki życia w Polsce się nie zmienią. Z kolei na poprawę warunków wskazuje 18% badanych, a 43% z nich sądzi, że się one pogorszą. W porównaniu z wynikami z listopada wzrósł odsetek osób twierdzących, że nastąpi poprawa i badanych przewidujących brak zmian o 5 punktów procentowych. Zmniejszył się z kolei odsetek osób twierdzących, że pogorszą się materialne warunki życia o 10 punktów procentowych. Ankietowanych pytano też o pracę. 45% Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można ją znaleźć. 41% jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało. Z kolei 4% ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. Jednak 46% Polaków pesymistycznie patrzy na rynek pracy, bo 39% badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 7% pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce nie jest możliwe. Badanie przeprowadzono 4-9 grudnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1015 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. Przeprowadzono je techniką wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo CAPI.